Przed startem tego filmiku, mordeczki, mam do was wielką prośbę. Chcę sprawdzić wasze możliwości. Każdy, kto mnie teraz słyszy, zostawia łapeczkę w górę i robimy rekord łapek w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy, czy damy radę dobić na przykład 10 000. To by była porąbana liczba, więc każdy, kto mnie teraz słyszy, jeśli może, lajkuje i jestem ciekawy, ile ich będzie. A ja dzisiaj mam dla was naprawdę mega mocny odcineczek, bo zebrałem wszystkie 66 skinów, które już nigdy nie wrócą do Brawl Stars. Czyli jeśli aktualnie nie macie ich odblokowanych, nie macie ich kupionych, no to już nigdy nie będziecie mogli ich zdobyć i nie będzie okazji, żeby mieć je na swoim koncie. Jestem ciekawy, ile z tych skinów właśnie będziecie mieli, więc jak możecie, to oglądajcie od początku do końca i liczcie, ile z tych skinów macie. I napiszcie mi w komentarzu pod koniec, jak wszystkie policzycie, ile ich jest. Zobaczymy, kto będzie miał najwięcej z tych skinów. Więc ja, żeby nie przedłużać, już przychodzę do pierwszego skinka, bo trochę ich tutaj zostało, ale najpierw przypominam o zostawieniu suba na moim kanale, jeśli lubicie Brawl Stars. Naprawdę, warto mnie subskrybować. Przy okazji tutaj wyświetam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, więc jak chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, wystarczy, żeby cię mnie subskrybować. Z góry dziękuję. No i co, lecimy sobie do pierwszego. I oczywiście już na dobry początek trzeba zacząć grubo, czyli Star Shelly. Gwiazda Shelly, chyba akurat tego skina każdy wie, że on nigdy nie wróci, więc no po prostu dałem go na początek, żeby już mieć go z głowy. Ja akurat go posiadam, więc się cieszę. No więc start mam dobry. Drugi skinek, jego akurat też mam. Nie chodzi mi tu kurczaka Rico, chodzi mi o Rico Sheta, czyli tego oto skinka, który był dostępny w 2019 roku za darmo, ale no w 2019 roku, więc już jakiś czas temu, i on też już nigdy nie wróci. Później szybciutko przechodzimy sobie do Bulla i będzie to już trzeci z 66 skinów, których no po prostu już nie będzie można zdobyć. Jest to Król Barbarzyńców Bull. On też był do zdobycia za darmo, co ciekawe, ale też już to było jakiś czas temu, no i też już go twórcy nie przywrócą. Jest to limitowany skinek, dlatego jak go zebraliście za darmo, to cieszcie się, bo macie limitowanego skina. Zanim przejdę do kolejnych skinków, szybciutko przypominam o wpisaniu kodu Tori w sklepie Brawl Stars, bo każda osoba, która będzie miała mój kodzik i na przykład doładuje sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem, zostanie pozdrowiona na odcinku. Tutaj wam wyświetlam maila, na którego wysyłajcie właśnie nagranie lub screena, jak kupujecie coś z moim kodem, i wtedy będę was pozdrawiał. Czwarty skin też go posiadam, na razie mam 4×4. Jest to Czerwony Smok Jesse. Tak on się prezentuje, myślę, że skinek też dobrze wam znany i też on był darmowy. Dużo z tych skinów w ogóle było darmowych, no ale już dawno temu, nie? Piąty skin, jego akurat nie mam, a jest to Challenger Colt. Też jeden z najrzadszych skinów. On był ostatni raz w 2020 roku do zdobycia. Za prawdziwe pieniądze można było go kupić. No, więc to jest mega rzadki skinek. No, ale jego akurat niestety nie mam, więc pierwszy z tych skinów, którego nie mam. Później wjeżdżamy sobie na Brocka i tutaj, mordeczki, w sumie mamy dwa skiny, które już nie wrócą. Pierwszy z nich to jest Tańczący Brock, czyli skinek z chińskiego Nowego Roku. On był w 2019 roku. Piękny skin swoją drogą, ale był drogi. Mało kto w ogóle go ma. A kolejny skinek, który nie wróci, to jest Old School Brock, czyli ten staromodny Brock. Też dosyć rzadki skin. No w sumie może nie aż tak rzadki jak ten, co przed chwilą wam go pokazywałem, ale on był za 2020 rok, więc no też już jest limitowany. Lecimy szybciutko do beczki, czyli do Daryla, bo tutaj są trzy kolejne skiny, które, moi drodzy, też już nie wrócą. Pierwszy z nich to Pierożkowy Daryl, czyli skinek z chińskiego Nowego Roku 2019. No trochę też już minęło od czasu, gdy on wychodził, i też już nigdy nie powróci. Mega skrzynka Daryl, darmowy skinek, myślę, że wiele osób z was może go mieć, aczkolwiek jak ktoś by go chciał mieć, a jeszcze go nie ma, no to niestety już nie będzie takiej okazji. I to samo tyczy się skrzynki Omega Box Daryla, więc są takie trzy skiny do Daryla, które już nie powrócą. A wy pamiętajcie, żeby oglądać ten filmik do końca, bo myślę, że część z tych skinów naprawdę nie spodziewacie się, że one już nigdy nie wrócą, albo częściej nawet zapomnieliście, że w ogóle one były w Brawl Stars. Następnie Dynamike i tutaj, mordeczki, nie dość, że jest święty Mikołaj Dynamike, jego nie muszę wam chyba przedstawiać, bardzo rzadki skinek z świąt Brawl Stars, tych pierwszych, no to oprócz niego mamy jeszcze klasycznego Dynamike'a, więc kolejne dwa skinki, tym razem do Dyni, które no już nie powrócą. On też był za darmo, ten tutaj, w 2021 roku. To może teraz Nita i musimy sobie tutaj znaleźć skinka Czerwononosa Nita. Taka sama sytuacja jak z tym Dynamike'iem świątecznym przed chwilą, też 2019 rok, też święta, czy tam 2020, już nawet nie pamiętam, ale no dawno temu, no i też już nie wróci. Zresztą jak wszystkie w tym odcinku, nie będę tego powtarzał, że nie wrócą, no bo one nie wracają. Przenosimy się do Penny, no i oczywiście pomocniczka Penny też wjeżdża, nie mogło jej zabraknąć w tym filmie. Ej, dopiero jest początek, kurczę, tych skinów, a jeszcze zobaczcie, jak dużo ich zostało. Naprawdę, tych rzadkich skinów jest coraz więcej w Brawlu. Cofnijmy się do Colta i będzie to kolejny skin do niego, którego akurat nie mam, bo tym razem chodzi mi o Royal Agenta Colta, czyli też skinek z chińskiego Nowego Roku. Jego w ogóle ma mało osób, może nie jest aż tak rzadki jak Challenger Colt, ale też jest bardzo rzadki, no i też nie wróci. To teraz może trochę o Halloween, kolejny skinek, którego też nie mam, Witch Shelley. Nie chodzi mi o tę Witch Shelley, która wyszła w tym roku w innym odcieniu, tylko o tą OG, najrzadszą Witch Shelley, taką fioletową wiedźmę, która była na początku właśnie tych Halloween w Brawl Stars. Ona też już nie będzie do sklepów powracała, nie będzie już okazji, żeby ją mieć. No to zostańmy przy temacie Halloween, nie mogło tutaj zabraknąć czaszki Piper, Kalawery Piper, piękny skinek, tak się cieszę, że go mam, jego akurat mam odblokowanego. Ja uwielbiam halloweenkowe skiny, a to jest jeden z najrzadszych halloweenowych, więc no. I w sumie to są jeszcze dwa halloweenowe skiny, które już nie wrócą. Pierwszy z nich to jest Wilkołak Leon, którego nie mam odblokowanego. No niestety tamtego skinka nie zdołałem zakupić i bardzo żałuję. Teraz oczywiście wrócił w innej, tej białej wersji, no ale to już nie jest aż tak rzadki skinek, mi chodzi o tego niebieskiego. A kolejnego halloweenowego skina pokażę wam zaraz, bo najpierw przejdźmy sobie jeszcze do wirusa 8-bitowca. Jego też nie mam odblokowanego, ale ten OG w prawdziwym kolorze, wirus 8-bitowiec nie powróci, aczkolwiek za parę dni można powiedzieć śmiało, że dostaniemy innego wirusa, czyli tego w trochę zmienionej wersji. Następnie heroskę Bibi, czyli skinek do Bibi, też z chińskiego Nowego Roku i też skinek, którego nie mam. No zresztą widzicie, tak to bym go wam inaczej pokazał, gdybym kurczę go miał. No a tak to niestety nie mam i już nie będę miał okazji. Moi drodzy, Street Ninja Tara. Pamiętam, że kupiłem tego skina dzięki Pandzie. Nagrywałem z nim kiedyś odcinek i on mi go kazał kupić, bo on mi rozkazywał w tym odcinku, nie? I akurat mi powiedział, żebym tego skina kupił, więc dzięki wielkie Panda, bo dzięki tobie mam rzadkiego skina. Część skinów z karnetu wróciła albo będzie wracać, ale też spora część już nigdy nie wróci. Między innymi takim skinem z karnetu, który już nigdy nie wróci, jest Handlarz Gale, czyli skinek z pierwszego sezonu karnetu. Gdy karnet wychodził, to on był w tym jednym z pierwszych sezonów, co nie? Więc to jest jeden z najrzadszych w ogóle skinów, jeśli chodzi o karnety. Mecha Paladin Serge, jego akurat kurczę nie odblokowałem. Miałem ten karnet chyba kupiony, ale nie wbiłem go do końca i bardzo żałuję, no bo już nie będę miał nigdy okazji. To samo tyczy się Trixie Colette. Też miałem ten karnet i też nie dałem rady wbić kurczę go do końca. To jest chyba najładniejszy skin w ogóle z karnetów, jakie był, więc tym bardziej żałuję. I to samo tyczy się Króla Lu. Nie wiem, ja kiedyś kurczę kupowałem te karnety, a nawet nie miałem czasu ich wbijać, no i nie dostawałem skinów za ostatnie levele, więc to mnie mega smuci, bo no Król Lu to jest kolejny, którego nie mam. Oczywiście Ronin Ruffs, kolejny skin z karnetu, kolejny skin, którego też nie odblokowałem. Wiem, że ich jest sporo, przepraszam widzowie, możecie mi napisać, czy wy macie, no. Ja akurat tych skinów nie odblokowałem. Ale za to jest skinek z karnetu, który już nigdy nie wróci, udało mi się go odblokować, gdy był, czyli Złotoręka Bell. Ona też dołącza do właśnie grona tych skinów z karnetu, które już nigdy nie powrócą. Mamy też Złego Baza, którego akurat to nie mam. Troszkę szkoda, bo to jest skinek z Batrandomsów, ale no nie mam. Dla odmiany jakiś skin, którego mama nigdy nie wróci, kolejny to Ninja Ash. Jego odblokowałem, on też był z karneciku, no ale z nim nie mam problemu, że go nie mam. Rebeliantka Lola. Ona z tego co kojarzę wróciła w innej wersji, ale w tej starej nie wróciła i już nie wróci, bo jest po prostu rzadkim OG skinkiem. To samo tyczy się Furious Fanga. On teraz nawet za niedługo, na dniach będzie wracał w tej zmienionej wersji, lecz też w tej starej OG wersji już nie powróci, bo jest po prostu ona no, taką dosyć rzadką wersją. Można powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej w połowie, więc przed nami jeszcze drugie tyle skinów. Oglądajcie do końca, żeby żadnego nie przegapić i pamiętajcie, żeby mi w komentarzu napisać, ile z tych skinów macie, dobra? Cofnijmy się jeszcze do Brocka na chwilę, bo tu zapomniałem o skinie Super Ranger Brock. On też jest limitowany i też już nie wróci. Był to skinek co prawda za pierwszy level karnetu, nie za ostatni, ale no też jest rzadki. I to samo tyczy się Star Poco, widzowie. Oficjalnie ten skinek też już nigdy nie powróci do Brawla i też był z karnetu, ale od razu jak jesteśmy przy Poco, to warto wspomnieć o Piracie Poco, którego to już też nigdy nie będziemy mieli. Ostatnio była ostatnia szansa na jego kupienie w sklepie, kto nie skorzystał, to już nie zdąży. Bellhop Dynamike, jego też nie miałem okazji niestety odblokować, troszkę szkoda, bo skinek w sumie ciekawy, dobra. Następnie Daryl, tego Daryla też nie mam, to jest D4RRY1, tak się chyba czyta nazwę tego skinka, taka ciężka, to po prostu taki robot fioletowy, nie? No, jego też nie mam. Na chwilkę wbijmy sobie jeszcze do Colta, bo tutaj mordeczki rewolwerowiec Colt okazało się, że też jest takim OG skinkiem, który już nie powraca. I ostatni raz chyba wrócił Rekini Colt. Jak twórcy go już raz wrócili jako skina z karnetu, to już nie ma szans raczej, że go po raz kolejny wrócą, więc jego też bym dopisał do tej listy. Surfer Karol, kolejny skinek, którego nie mam, super. Ej, dużo jest tych skinów, których nie mam, z tych takich rzadkich, aczkolwiek no, ja myślę, że mam tak połowę, nie? Ale zobaczymy, oglądajcie do końca. To teraz Princess Shelly, czyli księżniczka Shelly, jeden z ładniejszych skinów za pierwszy level w karnecie. No, myślę, że jest ciekawy, nie? Więc jak go nie macie, żałujcie widzowie. Bull B800, naprawdę jego też nie mam, no halo, kurde, sporo jest tych skinów. Major Rosa, niech zgadnę, też jej nie posiadam, no nie wierzę, ale przy okazji jak już jesteśmy przy Rosie, to kolejny skinek, który nie wróci, to jest Brawlu i Nowa Rosa. Ją też chyba była ostatnia szansa teraz kupić, bo ona była z 2020 roku, więc za rok na Halloween już raczej nie wejdzie. Po raz kolejny cofnijmy się do Shelki, bo zapomniałem jeszcze o klasycznej Shelce. Ja ją mam odblokowaną, to jest też ten skinek, który był za darmo rozdawany i to tak nie aż tak dawno, bo 2022 rok, ona też już nie wróci. Smuggler Penny, tutaj zaczynamy chyba opcję z skinami z Ligi Mocy. No, ja w ogóle mam bardzo mało skinów z Ligi Mocy, no i tego skinka nie mam. Salon 8-bitowiec, kolejny skinek, którego nie posiadam, let's go. No i Jetski Jacki to też skinek z Ligi Mocy, którego również nie mam. W sumie to samo tyczy się Wizard Byrona, teraz taka fala skinów, których nie mam odblokowanych leci. No i następnie jeszcze Director Bass, jego też nie posiadam widzowie, troszkę szkoda. Nita, kolejny skinek kurczę z Ligi Mocy, którego nie mam. Ja z Ligi Mocy nie odblokowywałem zbytnio, one są OG, to był błąd, bo to są rzadkie skiny, ale lecimy sobie dalej. Tutaj zaczynamy ciekawą opcję skinów. Jest to mordeczki River Plate Colt. River Plate Colt to jest drużyna argentyńska. No, kiedyś w Brawlu była okazja kupić takie specjalne skiny związane ze sportami, z piłką nożną z Ameryki. Do nich należała też Boca Juniors Shelly, która była bardzo ładna. Żałuję, że tych skinów nie kupiłem, bo żadnego z nich nie mam. El Primo Universitario też był. Oprócz tego Flamengo Mike również się pojawił, Kero Porteno Colt. Mieliśmy też m.in. Amerykę Shelly, bardzo fajny skinek. LDU Quito Majka, kolejny skin z tej serii. El Primo Club Nacional. No tak to wygląda, widzowie. Ocencie w sumie, który ma najlepszą koszulkę z tych sportowych. UD Chile Shelly, tak, to jest kolejny ten skinek. Chivas Mike też również do nich należał. Oprócz niego mieliśmy El Primo Corinthians. Był też Club America Colt. No, jeśli chodzi o tą kolekcję to tyle, więc serio, mega żałuję, że żadnego z nich nie kupiłem, bo one już są, no raczej 100% szanse, że nie wrócą. No dobra, 99%. Korsarz Kolcik, kolejny skin, którego nie posiadam. On był akurat też właśnie taki niby świąteczny, ale oczywiście bardziej piracki. I coś, z czego się bardzo cieszę, że udało mi się go zdobyć, czyli Karl z Głębin. W ostatnim momencie go zakupiłem, on już też nie powróci nigdy, widzowie, więc dobrze, że go mam. To samo tyczy się bałwanka Tika, ja go zakupiłem w tym roku na święta, w sensie no nie w 2024, tylko w 2023, ale było to parę miesięcy temu i to była ostatnia szansa, żeby go zakupić. Był na przecenie, więc kto nie skorzystał, to żałujcie. I to samo tyczy się Franka na świątecznej imprezie, też go zdobyłem właśnie w tym roku i była to ostatnia szansa. W sumie był to też ostatni skinek. Mam świadomość tego, że pewnie pominąłem kilka pojedynczych skinów, które też już nigdy nie wrócą, a mogły mi je dać do dzisiejszego odcinka, ale ciężko było to wszystko zebrać i o żadnym nie zapomnieć. Dzięki za utrwanie do końca, napiszcie mi ile ich macie, a ile nie, no i piąteczka.